Alicja Bachleda-Curus obchodzi 40 urodziny niebywale, podsumowała swoje życie. Alicja Bachleda-Curus pomimo upływu lat, wciąż może poszczycić się młodzieńczym wyglądem i nieprzemijającą urodą. Aktorka od najmłodszych lat rozwijała swój talent aktorski. Pierwsze kroki na scenie stawiała występując w teatrze muzycznym w Akademii Pana Brzechwy. Przełomem w jej karierze była rola w filmie Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Potem propozycje posypały się lawinowo. Otrzymała rolę w rodzimym serialu Na dobre i na zle, a następnie spełniła marzenie o karierze w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj najgłośniejsza rola z tamtego okresu jest występ w filmie O Dnie u Boku Colina Farrella. Na planie gwiazda odnalazła nie tylko spełnienie zawodowe, ale także miłość. Parę polaczyło silne uczucie. A jakiś czas później na świat przyszedł ich syn, Henry Tadeusz. Alicja i Colin rozstali się wiele lat temu. Ale oboje robią co w ich mocy, aby być na równi obecnymi w życiu ich dziecka. Mówi się, że prawdziwe życie zaczyna się po 40 tce. Alicja Bachleda-Curus od dziś będzie mogła się o tym przekonać na własnej skórze. Aktorka 12 maja skończyła 40 lat. Z tej okazji w jej mediach społecznościowych ukazał się okolicznościowy post. Gwiazda zapozowała w urokliwym miejscu z widokiem na oszalamiający zachód słońca. W opisie fotografii znalazła się słowa o niezwykle osobistym przekazie. To właśnie te chwile przejścia kocham najbardziej, od zachodu do wschodu słońca. Kiedy jedno staje się drugim. Dziękuję za wspólną podróż. Urodzinowo napisała w dniu urodzin Alicja Bachleda-Curus. Henry Tadeusz ma dziś 12 lat i podobno przejawia już spore zainteresowanie aktorstwem. Rodzice nie do końca są z tego faktu zadowoleni. Zdaję sobie bowiem sprawę, że nie jest to prosty zawód i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Colin bardziej niż ja chce go ustrzec przed aktorstwem. Ja miałem bardzo dobre wspomnienia. Może dlatego, że zaczynałem jako dziecko. Miałem dość bezpieczną tę drogę. Myślę, że w pewnym wieku można już dostrzec, że Hollywood jest na przykład niebezpieczne, a ja byłam przed tym uchroniona. Myślę, że Colin przed tym chce go ostrzec i ochronić. Ale będzie robił, co będzie chciał, mówiła Alicja Bachleda-Curus w rozmowie z Szymonem Majewskim w Radiu Z. Alicja Bachleda-Curus czasy świetności swojej kariery ma już dawno za sobą. Aktorka nie ubiega się już tak zawzięcie jak dawniej o nowe role. Woli skupiać się na rodzicielstwie. Wciąż jest jednak aktywna zawodowo. Występuje zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie pojawiła się m.in. w Bitwie pod Wiedniem. W filmach 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, kontynuacji produkcji 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach oraz produkcji Patryka Vegi Pitbull. Niebezpieczne kobiety.